Dzień dobry, dziś zastanowimy się nad tym, czym jest skromność. Czy jest to kwestia zasłaniania się ubraniami, czy też taka niedbałość o rozgłos lub uznanie, a może zwyczajnie o bycie nieśmiałym? Zajrzymy dziś do książki Tak zostaliśmy stworzeni. Jak przygotować dzieci do zmierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami moralnymi Leili Miller i Trenta Horna. I z tej książki dowiemy się, co oznacza skromność dla chrześcijan. Trent i Leila zauważają przede wszystkim, że kiedy obecnie myślimy o skromności i jej braku, od razu przychodzą nam na myśl wybory dotyczące ubioru. Chociaż jest to część tego zagadnienia, Kościół jasno stwierdza, że skromność dotyczy również naszych nawyków mowy i naszych działań, co odnosi się zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Skromność to jednak nie tylko tyle to, co prezentujemy na zewnątrz, ale także to, co naturalnie odczuwamy wewnętrznie, gdy spotykamy się z jej naruszeniem. I tak w Katechizmie Kościoła Katolickiego, dokładnie w punkcie 2523, czytamy: istnieje wstydliwość zarówno uczuć, jak i ciała. Sprzeciwia się ona na przykład służącemu niezdrowej ciekawości, przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniom niektórych środków przekazu posuwających się za daleko w przedstawianiu intymności człowieka. Święty Paweł również nas napomina w liście do Efezjan. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Sprawy intymne należą do sfery prywatnej, a nie publicznej. Intymność oznacza, że pewne części ciała powinny być odsłaniane w atmosferze bezpieczeństwa i wyłącznie w małżeńskiej sypialni. A to, co się tam dzieje, powinno być omawiane w sposób święty, oddzielony. Święte, intymne aspekty naszego życia powinny być radosną tajemnicą, przypominają o tym autorzy książki. Uniwersalnym punktem odniesienia dla skromności nie jest zatem tylko odpowiedź na pytanie, czy powinienem tak się ubrać, lecz rozstrzygnięcie tego, czy powinienem tak się odsłonić. Skromna osoba promieniuje szacunkiem do samej siebie, nie ujawnia w słowach, czynach lub poprzez ciało niczego, co uwłaczałoby jej godności jako istoty ludzkiej stworzonej na obraz Boga. Skromni ludzie domagają się, aby inni postrzegali ich jako osoby, które należy kochać, i świadomie nie czynią niczego, co zamieniałoby ich samych lub innych w przedmioty do wykorzystania. Takie rozumienie skromności pomaga nam udzielić odpowiedzi osobom żyjącym w obecnej kulturze, a nawet w naszym kościele, sądzącym, że prawie wszystkie dyskusje na temat skromności wiążą się z niepotrzebnym potęgowaniem wstydu. Biblia mówi nam, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, a chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. To z Księgi Rodzaju. Po tym, jak nasi pierwsi rodzice zgrzeszyli, Adam i Ewa poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. To też z Księgi Rodzaju. Co więc zmieniło się wskutek pierwszego grzechu w historii ludzkości? Ciała Adama i Ewy nie stały się wstydliwe, ale ich dusze tak. Nasi pierwsi rodzice znajdowali się teraz pod mroczną mocą grzechu i nagle zdali sobie sprawę, że mogą patrzeć na siebie pożądliwym wzrokiem, by w ten sposób wyrazić pragnienie wykorzystania drugiej osoby. To zepsucie sfery seksualnej, którą Bóg nas obdarzył, i pragnienie, abyśmy się nią cieszyli, doprowadziło ludzkie istoty do poczucia wstydu, zwłaszcza w tej dziedzinie. Podstawowe rozumienie wstydu opiera się na fakcie, że jest on emocją, którą odczuwamy, gdy coś, co powinno być prywatne, staje się publiczne. Może do tego dojść, gdy osobisty grzech stanie się znany ogółowi. Ale nawet sprawy niezwiązane z grzechem mogą być powodem do odczucia wstydu. Jeżeli coś, co chcemy, by pozostało w sferze prywatnej, staje się wiadome publicznie, jak żenujący wypadek w łazience lub niezdarne przewrócenie się. Jeżeli chodzi o nieskromny ubiór, uczucie wstydu nie jest znakiem tego, że odsłonięte ciało jest czymś złym. Raczej oznacza wewnętrzny alarm sygnalizujący, że inni ludzie traktują przedmiotowo kogoś, posługując się nim, aby odnieść samolubną satysfakcję. Zostaliśmy stworzeni, by kochać ludzi, a nie ich wykorzystywać. A wstyd zabezpiecza naszą godność, powstrzymując przed działaniem lub ubieraniem się w sposób, który mógłby spowodować, że inni będą nas traktować przedmiotowo. A jak jest ze skromnością we współczesnej kulturze?
Czasami jesteśmy bardziej zażenowani mówieniem o skromności niż samą nieskromnością, jak zauważają Leila i Trent. Zapraszam więc do lektury książki Tak zostaliśmy stworzeni, jak przygotować dzieci do zmierzenia się ze współczesnymi wyzwaniami moralnymi, gdzie znajdziecie wskazówki o tym, jak rozmawiać z dziećmi o skromności. A o książce i o skromności mówiła Małgorzata.